polskie morze to przede wszystkim słońce i beztroskie wylegiwanie się na plaży. Ale jeśli traficie na pochmurne dni lub zechcecie nieco aktywniej spędzić czas, proponujemy ekspresową wycieczkę po polskim wybrzeżu. Kierunek Niechorze, Park Miniatur Latarni Morskich. Ten temat latarni morskiej jest nigdzie na świecie nie jest ujęty jako całość. I chcieliśmy stworzyć centrum informacji latarnictwa. I dlatego stworzyliśmy wybrzeże polskiego morza tak odwzorowane jak w rzeczywistości. Czyli jeżeli zwiedzamy nasze latarnie, również od Krynicy Morskiej przez Zatokę Gdańską, Półwysep Helski, aż do samego Świnoujścia. Odwiedzając to polskie wybrzeże w miniaturze, już na samym początku mile zaskakuje nas duży parking, na którym zmieści się nawet autokar. Z zaparkowaniem roweru też nie ma problemu. Ponadto dzieci do 1 metra mają tu wstęp bezpłatny, a nasze ukochane czworonogi również mogą nam towarzyszyć. Zaraz po wejściu wita nas uśmiechnięta przewodniczka, która opowie historię każdej z latarni. Spacer alejkami parku łączy przyjemne z pożytecznym, bowiem uczy, w jaki sposób ludzie koegzystują z morzem. Głównym celem jest stworzyć park o tematyce edukacyjnej. Zależy nam bardzo właśnie na grupach szkolnych, które już może poza sezonem letnim będą również jako wycieczki odwiedzać nasz park, żeby przy okazji zwiedzania na przykład latarni morskiej tutaj w Niechorzu również dowiedzieli się na temat latarnictwa na całym wybrzeżu polskim. Tutaj każda latarnia zachwyca ilością detali. Maleńkie balustrady, okna, wykusze, a nawet ozdobne drzwi świadczą, jak wiele pracy włożono w każdy model. Obsługiwana była przez latarnika. Oglądając miniatury, dostrzegamy niezwykły kunszt i precyzję ich wykonania. Miniatury, które Państwu prezentujemy w naszym parku, są zrobione z bardzo dużą dokładnością. Ludzie, którzy to wykonują, skończyli specjalną szkołę, szkołę rzemiosł artystycznych i oni już są z zawodu restauratorami starych mebli, którzy potrafią odtworzyć wszystkie szczegóły. W naszym przypadku w skali 1 do 10, 10 razy mniejsze niż w oryginale. W pracowni modelarskiej znajdującej się w Kowarskim Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska stare fotografie i plany zmieniają się w małe arcydzieła. To żmudne i długotrwałe zajęcie. Sześć tygodni zajmuje stworzenie najmniejszej z miniatur. Są jednak takie projekty, które wymagają wielomiesięcznej pracy. Bogaty katalog zabytków polskiego Pomorza pokazuje, że tworzeniu miniatur nie będzie końca. Dzięki temu jesteśmy pewni, że warto powracać do Parku Miniatur w Niechorzu, bo ten za każdym razem pozytywnie nas zaskoczy. Ciągle budujemy nowe miniatury, żebyście Państwo ewentualnie w przyszłym sezonie, a może za dwa, mogli nas znowu odwiedzić i z nową ciekawością oglądać coraz to więcej nowych miniatur. Z każdym rokiem na pewno park będzie ciekawszy do oglądania. Zapraszamy.